Drodzy Państwo, dzisiaj chcemy Państwu zaprezentować urządzenie, które znakomicie ułatwia pracę w kuchni, szczególnie paniom, które jednej czynności nie lubią, bardzo nie lubią, takiego zbijania mięsa, a przecież czy to kotlet, czy medalion, czy eskalopka, czy bryzol, wszystko trzeba niestety zbić. Ale zbijanie jest to taki sposób, w którym miażdżymy mięso. Natomiast ten sposób, który dzisiaj chcemy Państwu zaproponować tym urządzeniem Victor, które ma dwie funkcje. Funkcję zbijania, ale funkcję również nacinania. Bo te ostrza, które tutaj są ułożone w tym urządzeniu w jednym rzędzie, dwóch lub trzech rzędach, one po prostu nacinają mięso. Nacinają mięso tak skutecznie, że ta tkanka łączna, która pod wpływem temperatury się kurczy i na przykład taki kotlet się robi twardy, dlatego że akurat ta tkanka przechodzi właśnie z jednej formy w drugą i to jest takie gumowate i twarde, to wtedy, kiedy zbijamy to wiktorem, to na pewno taki proces nie będzie miał miejsca. I to jest bardzo ważne. A druga rzecz bardzo ważna to jest to, że nie zbijamy, nie klepiemy, nie ochlapiemy całej kuchni, bo tak to zwykle bywa. No nie, panie podkładają różne ściereczki pod taką deskę drewnianą, mają różne swoje techniki zbijania mięsa. Natomiast tu robi się to tak, jak za chwilę pokaże tu kolega, stemplując. Ale teraz proszę jeszcze zwrócić uwagę na następną bardzo ważną funkcję tego urządzenia. A mianowicie my mamy mięso, a w tym przypadku jest to polędwiczki wieprzowe, pokryte są, dzisiaj przecież tak popularne, pokryte są marynatą. Oczywiście mięso w marynacie, w zależności od tego, jaki chcemy uzyskać efekt, taka będzie marynata. Ale teraz te wszystkie składniki, te aromaty, te przyprawy z marynaty, one są teraz za pomocą tego urządzenia wprowadzane w środek masy mięsnej, tego w tym przypadku tej. I proszę zobaczyć, jakiego pięknego kotlecika używamy. Sąsiedzi nie wiedzą o tym, że my w ogóle coś takiego robimy, bo żadnych stuków, żadnych puków tutaj nie ma, tylko po prostu takie stemplowanie. Nie wymaga to wielkiej siły, co też w przypadku na przykład pań, które prowadzą domy, jest bardzo, bardzo istotne. I my właśnie chcemy Państwu pokazać, jak za pomocą Victora, czyli tego urządzenia, tego takiego, które łączy tyle funkcji w sobie i w prosty, nieskomplikowany sposób rozwiązuje problem często trudny dla wielu gospodyń, szczególnie młodych, gdzie mają te różne tłuczki, gdzie pękają im deski, gdzie ochlapana jest cała kuchnia po tej czynności, na przykład zbijania kotletów. Natomiast kotlety będą wtedy wyjątkowo miękkie, wyjątkowo kruche, ponieważ te wszystkie elementy przypraw, one zostaną wprowadzone w środek masy mięsnej. No więc tutaj Zbyszek bardzo ładnie nam masło klarowane, które też można dzisiaj nabyć bez najmniejszych problemów w sklepach, a temperatura punktu dymienia tego masła klarowanego, które jest produkowane, które znajdziecie Państwo w sklepach, jest 210 stopni, a więc do smażenia takich właśnie kotletów jest to znakomite rozwiązanie i będzie aromat masła. I jak nieraz mnie pytają, na czym najlepiej smażyć, to w kuchni polskiej wykwintnej właśnie tego typu zmiękczone mięso, żeby ten masełko weszło w środek, żeby ono dało ten aromat potem i przyjemność konsumpcji, prawdziwy rarytas, to właśnie ten zmiękczacz to powoduje. Bo zmiękczacz naciął, zrobił otworki i w te otworki może wsiąknąć takie właśnie masełko klarowane, to daje wyjątkowy efekt. I teraz my, szczególnie wtedy, kiedy smażymy, tak jak w tym przypadku, mięso sauté, czyli bez panieru, no to jest bardzo dobre rozwiązanie, a pokażemy Państwu również inne rozwiązanie, szczególnie to tyczy dziczyzny, tyczy wołowiny, tyczy suchych mięs, gdzie potrzeba jest jeszcze tak zwanego smarowania wewnętrznego. I tu znowu Victor jest niezastąpiony w tym. No i teraz, drodzy Państwo, mamy tutaj smażenie. O, i proszę, bardzo smakowitą polędwiczkę, usmażoną na klarowanym masełku, zmiękczoną, bo trzeba pamiętać, że Victor spowodował, że poprzecinał, nie zmiażdżył, tylko poprzecinał tą tkankę, która ewentualnie mogła spowodować kurczenie się mięsa i wtedy to mięso
poddane jeszcze działaniu marynaty, po prostu jest smakowitą bardzo propozycją, która sprawia, że zwykła polędwiczka staje się nadzwyczajną polędwiczką, wyjątkowym rarytasem. Nawet wtedy, kiedy nie jest tak bardzo wprawna niewiasta, to efekty będzie miała wyśmienite, znakomite, czyli wyjdą tak pięknie polędwiczki jak u babci.